Pewien rolnik miał duży problem, gdyż jego świnie nie chciały jeść. Udał się do weterynarza, a ten poradził mu, aby je wszystkie przeleciał. Rolnik, niewiele myśląc, wrócił do domu. Nocą zapakował świnie na żuka i pojechał do lasu. Tam zrobił, co mu weterynarz zalecił i wrócił do domu. Na drugi dzień patrzy, a świnie dalej nic nie żrą. No to pojechał do weterynarza. Ten mu na to: przeleciał pan je w dzień czy w nocy? W nocy, odpowiedział rolnik. To nie powiedziałem, że trzeba to zrobić w dzień? Rolnik wrócił do domu, ponownie zapakował świnie do żuka i do lasu. Zmęczony wrócił do domu i położył się spać. Nocą budzi go żona. Mietek! Co? Świnie. Żrą? Ucieszył się rolnik. Nie, siedzą w żuku i trąbią. Wysoko w górach w lodowej grocie siedzą dwa straszliwe yeti i obgryzają kosteczki. Mniejszy yeti przerywa na chwilę i pyta większego: tato, a powiedz mi, po co my się tak ukrywamy przed ludźmi? Są tacy mali, przecież i tak ich w końcu zjadamy, tak? Dlaczego napadamy na nich od tyłu? Bo widzisz, synku, odpowiada większy yeti, dokładnie oblizując palce, lepiej smakują nieobsrani. Jaki zawód, taki seks? Elektryk. Chwilka i po spięciu. Kierowca. Zawsze wybiera tą samą sprawdzoną trasę. Stolarz. Hebluje tylko płaskie deski. Krawiec. Zauważy każdą dziurkę. Nauczyciel. Po wszystkim wystawi ci ocenę. Psycholog. Położy cię na kozetce i chętnie wysłucha. Saper. Zwraca uwagę na wszystkie miny. Poeta. Dla niego liczą się przeżycia duchowe. Pilot. Wszystkie przeleci. Masażysta. Wszystko robi rączkami. Logopeda. Najlepiej operuje językiem. Policjant. Zawsze przygotowany do akcji. Żołnierz. Zawsze strzela celnie. Sportowiec. 10 pompek. 4 brzuszki. Najważniejsze są cycuszki. Detektyw. Zagląda do każdej dziury. Górnik. Działa po ciemku i wali na oślep. Nurek głębinowy. Głęboka penetracja to jego specjalność. Kucharz. Pieprzy ostro i delektuje się smakiem. Małżonek wraca ze szpitala, gdzie odwiedzał bardzo chorą teściową i wkurzony do granic mówi do żony: twoja matka jest zdrowa jak ryba. Niedługo wyjdzie ze szpitala i zamieszka z nami. Nie rozumiem, mówi żona. Wczoraj doktor powiedział mi, że mama jest w agonalnym stanie. Nie wiem, co on tobie powiedział, ale mi radził, żeby przygotować się na najgorsze. Żonaty facet przyszedł do spowiedzi. Mam romans z pewną kobietą, mówi. Kontynuuj, synu, zaciekawia się ksiądz. No, spotykamy się, ale tylko ocieramy się o siebie. Jeszcze nie było penetracji. Potrzeć to tak, jakby włożyć, synu. Odmówisz 5 zdrowasiek i dasz na ofiarę 200 zł. Gość odmówił modlitwę i kieruje się do wyjścia, a ksiądz cały czas go obserwuje. Wybiega z konfesjonału i krzyczy: widziałem, nie włożył pan nic do skarbonu. Ale potarłem. Sam ksiądz mówił, że potrzeć to tak, jak włożyć. Dobry kumpel mówi do kumpla: Roman, muszę coś ci wyznać. Tak? Przespałem się z twoją żoną. No i co z tego? Rozwiedź się z nią. Po co? Słuchaj, całe osiedle z nią śpi. Rozwiedź się. Po co? Chłopie, pół miasta ją rżnie. Rozwiedź się. Po co? W kolejce się ustawiają, żeby ją dymać. Roman, rozwiedź się. Po co, żeby w kolejce stać? Sobie turysta polaną w górach i widzi bacę pasącego owce. Turysta podchodzi do niego i pyta: baco, ile mleka dają te owce? A to zależy, czy białe, czy czorne. No to niech będą białe. 1 liter mleka dziennie. A czarne? Tys 1 liter mleka dziennie. A ile wełny dają te owce? A to zależy, czy białe, czy czorne. No to niech będą białe. Biała owca daje około 5 kilo wełny. A czarna? Ty z 5 kilo. A po co pan tak dzieli te owce na białe i czarne, skoro odpowiedzi są takie same? Abo widzi z panocku. Białe owce są moje, a czarne? Ty są moje. Przychodzi facet do dentysty i pyta, ile będzie kosztowało wyrwanie zęba. 300 zł. Za drogo. Mogę oszczędzić na znieczuleniu i wyrwać go za 150. Taniej nie można? To wciąż za dużo. Za 50 zł mogę go wyrwać po prostu obcęgami. Co pan na to? A nie da się jeszcze taniej? No cóż, zadychę bez znieczulenia, obcęgami. W ramach praktyki może to zrobić student. Wspaniale, cudownie. Proszę zapisać żonę na czwartek.
W wigilijny poranek policjant na koniu siedział przy światłach drogowych obok chłopca na nowym, błyszczącym rowerze. Policjant mówi do chłopca: ładny rower. Dostałeś go od świętego Mikołaja? Chłopiec odpowiada: tak. Policjant mówi: no to w przyszłym roku powiedz Mikołajowi, żeby zamontował także tylne światło. Następnie policjant wystawił chłopcu mandat za naruszenie przepisów drogowych na kwotę $20. Chłopiec bierze mandat i mówi: przy okazji, bardzo ładny ten koń. Dostałeś go od świętego Mikołaja? Policjant mówi: tak, to od niego. Chłopiec na to: to w przyszłym roku powiedz Mikołajowi, żeby umieścił chuja pod koniem, a nie na koniu. Żona się uparła, żeby ją Heniu zabrał na dancing. Długo jej tłumaczył, że to bez sensu, że go to nie bawi, ale wreszcie ustąpił. Poszli. Wchodzą do lokalu. Dzień dobry, panie Heniu. Wita ich w progu portier. Żona zdziwiona. W sali podbiega natychmiast kelner. Dla pana ten sam stolik, co zwykle. Żona jeszcze bardziej zdziwiona. Mąż tłumaczy, że pewnie go z kimś mylą. Podchodzi kelner. Dla pana to co zwykle, a dla pani? Żona zaczyna się wściekać. Zaczyna się występ. Po chwili striptizerka wkłada palce za stringi i krzyczy: kto zdejmie majteczki? Cała sala skanduje: he, niu, he, niu. Tego już żonie było za wiele. Zerwała się i wybiegła z restauracji. On za nią. Wsiedli do taksówki i jadą do domu. Ona całą drogę robi mu wyrzuty. W końcu taksówkarz odwraca głowę i mówi: no panie Heniu, takiej pyskatej kurwy tośmy jeszcze nie wieźli. Lekarz mówi do 90-letniego mężczyzny, że potrzebuje próbki nasienia. Proszę przynieść próbkę jutro, powiedział. Następnego dnia staruszek wraca ze słoikiem w ręku. Jest tak samo czysty i pusty jak poprzedniego dnia. Masz jakieś problemy? Pyta lekarz. Po chwili przerwy staruszek odpowiada: wie pan, gdy wróciłem do domu, od razu próbowałem. Najpierw prawą ręką, potem lewą. Nic. Potem poprosiłem żonę o pomoc. Ona też próbowała. Lewą ręką, prawą ręką, ustami. Nawet pod pachę wsadziła. Nic. Zawołaliśmy naszą znajomą z ulicy, która czasami nam pomaga, bo już jesteśmy w podeszłym wieku i ona też próbowała lewą, prawą ręką. Chwileczkę, mówi lekarz. Poprosił pan swoją sąsiadkę o pomoc? Tak. Ale żadnemu z nas nie udało się otworzyć tego słoika. Do sklepu z zabawkami przychodzi ojciec i mówi, że chciałby kupić lalkę Barbie. Sprzedawca przedstawia ofertę. Mamy Barbie Disco za 99 zł, Barbie plażową za 99 zł, Barbie Rock za 99 zł, Barbie Biznes za 99 zł i Barbie Rozwódka za 1299 zł. Zdziwiony klient pyta: dlaczego wszystkie Barbie są za 99 zł, a Barbie Rozwódka jest za 1299 zł? Sprzedawca na to: bo Barbie Rozwódka ma już w zestawie dom Kena, samochód Kena, Harley'a Kena oraz jednego z przyjaciół Kena. Kazik wraca do domu nad ranem lekko podpity. Od progu wita go żona. Gdzie byłeś, łajdaku? Pewnie znowu włóczyłeś się całą noc. Wuda, dziewczyny i zabawa. No co ty, kochanie? Przecież byłem u Tadeusza i graliśmy w karty. Ciekawe. Zaraz to sprawdzimy. Bierze telefon i dzwoni do Tadeusza. Tadziu, czy mój Kazik był dziś u ciebie na kartach? Jak to był? Siedzi i gra nadal.